Hej, 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 witam was wszystkich, moi mili, z tej strony oczywiście Kaldern. I wracamy do naszego let's play z serii Resident Evil. Wracamy do opuszczonej posiadłości, w której cała przygoda, cała seria Resident Evil się zaczęła. Posiadłość Spencera. I tak, ostatnio co robiliśmy w poprzednim odcinku? Walczyliśmy z dużym wężem, gdzie zdobyliśmy srebrny medalion. Potrzebny do, by wejść do laboratorium, ukrytego laboratorium, ale to zaraz. Jak na razie, jeszcze musimy zdobyć jedną część medalionu, dzięki któremu będziemy mogli opuścić w ogóle posiadłość. I aby się tam dostać, musimy wrócić do ogrodu. Znaczy, aby to zrobić, aby opuścić posiadłość, musimy dostać się do ogrodu. I zastanawiam się nad najlepszą drogą. Nad najlepszą drogą. I chyba wiem, którędy owa droga będzie wiodła. Aby ominąć wszystkie trupy na swojej drodze oraz hunterów. Najlepiej będzie ruszyć właśnie tędy. Nie przejmujemy się ptakami. Krzywdy nam większej nie zrobią. Tak, wchodzimy do jadalni. Jadalnią do głównego holu. Z głównego holu przez cmentarz na drugi koniec posiadłości. Oczywiście lekko spowolniła nam gra, jak to w głównym holu. No i dobra. O ile pamiętam, mam zapełniony cały ekwipunek, ale po drodze powinniśmy wpaść na skrzynkę przechowywania, gdzie będziemy mogli większość rzeczy, większość niepotrzebnych rzeczy zostawić. No, i oto w ten sposób jesteśmy na właśnie na drugiej stronie posiadłości, po drugiej stronie posiadłości. Możemy udać się do ogrodów. I do podziemi, w których to buszowaliśmy właśnie w poprzednim odcinku. Hopsa, ładnie. Tak, i przypomnę tylko, że jeden medalion znajduje się w tym miejscu. Będziemy musieli go zabrać, gdy będziemy wracali już. I nie będziemy mieli już żadnych innych spraw do załatwiania w ogrodzie. Muszę przyznać, że coś długo mi się otwierają te drzwi. No, mniejsza o to. I ruszamy od razu w lewo do działającej już windy. Okej, no i tędy, tak jak mówiłem, do podziemi.
Tam będzie na dole od razu skrzynka. O, dokładnie. Tak, medalion możemy zostawić. Jest chwilowo nam niepotrzebny. Roślinkę również, jak najbardziej. Amunicję do shotguna oczywiście też. Załadujemy sobie pistolecik i zostawimy amunicję do niego również w skrzynce. A, zapomniałbym o jednej rzeczy. Dobrze, że sobie przypomniałem. Pyk. Gdzie ona jest? O, cylinder. Potrzebujemy cylinder. Ponieważ przypomniałem sobie, gdzie się zdobywa jego drugą część. Wow. Całkowicie o nich zapomniałem. Dobra, ale dzięki moim umiejętnościom, sprytowi i refleksowi jakoś ich wymanewrowałem. W tym miejscu już ich nie ma. Okej. Otwieramy to. W tym miejscu powinna być druga część cylindra. O, dokładnie. Shaft. Nie wiem dokładnie, co to znaczy shaft. Ale możemy w każdym razie połączyć cylinder z tym i użyć od razu na... tym kontrolerze, ale nim to zrobimy, sprawdzimy jeszcze raz. 4, 2, 3, 1. Działa? Działa! I od razu możemy użyć nowo uruchomionej windy, by zjechać na dół. Dobra, tędy nigdzie nie pójdziemy. Powinna być skrzynka, o ile się nie mylę. Jest, dokładnie. Tu jest drabina, ale na razie również z niej nie korzystamy. Tak więc ruszamy po prostu przed siebie. Są jedne drzwi, z których oczywiście skorzystamy. No tak. Proszę bardzo, jest Liza. Monstrum, które już spotkaliśmy. Które mieliśmy okazję spotkać. Lub przyjemność, jak zwał, tak zwał. Zabierzemy czerwoną roślinkę. I nim cokolwiek tu zrobimy, przejdziemy przez te drzwi. Mam nadzieję, że biorąc tą czerwoną roślinkę nie zablokowałem sobie możliwości wzięcia wszystkich przedmiotów stąd. Najważniejsza amunicja do... O, dokładnie. Magnum. Do rewolwera. Tu jest jeszcze granat chyba obronny. Tak, dokładnie.
I coś jeszcze. Czyżby zwykła amunicja? Tak, zwykła amunicja. Okej, okay, czyli wszystko udało nam się zabrać. I co musimy zrobić? Przesunąć tą skrzynkę w dobrze widoczne miejsce. Może to przypominać windę, ale to winda nie jest. Pewnego rodzaju kolejka bardziej. Dobrze. I uruchamiamy. I w tym momencie musimy wrócić do samego początku, tam gdzie tą windą przyjechaliśmy na dół, to gdzie zjechaliśmy na dół. Pamiętamy tu, by nie natknąć się właśnie ponownie na Lizę, by nie dostać od niej jakiejś soczystej buły. Liza, kochanie, jesteś tu, dobra. Człap dalej, człap. Dobra. O. I dokładnie tak. Ktoś tam popsuł windę. Czyli innymi słowy, nie możemy wrócić na górę. Musimy znaleźć jakieś inne wyjście z tych podziemi. Dobra, teraz możemy skorzystać właśnie z tej drabinki. I jak widzicie, kolejka, wagonik dojechał ze skrzynką, którą na niego rzuciliśmy. Niezwłocznie go oczywiście przesuwamy. No, naszym oczom ukazała się zgniatarka. Oczywiście skrzynkę musimy zepchnąć właśnie pod nią i ją uruchomić. No, i widzimy miotacz ognia. A, oczywiście zapomniałem schować przedmiotów. Znaczy schować przedmioty, które nam nie są chwilowo potrzebne. Dobrze, za sekundkę tu wrócimy. Na szczęście skrzynka jest tuż obok. No i tak, amunicję do Magnum zostawiamy. Magazynek również. A te roślinki połączymy ze sobą. O. Coś tu jeszcze mam. Mamy jedną czerwoną jeszcze roślinkę w razie czego. Okej. No to teraz idziemy po miotacz ognia. Oczywiście to jest zepsuty miotacz ognia, ale do czego nam jest zepsuty miotacz ognia? Do tego, do czego poprzedni zwykły nam był potrzebny, ponieważ popsuty doskonale sprawdzi się w tym tak samo jak zwykły, czyli do otwarcia drzwi musimy go położyć po prostu w pewnym miejscu. No i teraz czeka nas trochę zabawy z Lizą. Troszkę sobie pokrążymy.
Gdzie ty tylko jesteś? Tutaj, dobra. No to chodź do mnie. Musimy na ciebie poczekać troszeczkę. Idziesz? Idziesz. No i bardzo dobrze. O, roślinka. Sądzę, że nic się nie stanie, jak ją zabierzemy. Chodź do mnie, chodź. Szybko uruchamiamy dźwignię. Odblokowały nam się haczyki, na których możemy umieścić miotacz ognia. Dokładnie w tym miejscu. Aj, nie drzwi. No, i drzwi nam się otworzyły, stoją otworem. No i dotarliśmy do jakiegoś ciekawego pomieszczenia. Wygląda jak wyjęty i z żywcem horroru, chociaż można powiedzieć, że my jesteśmy w horrorze. Jakby, nie wiem, miejsce kultu, składania ofiar, czegoś w tym stylu. Dobra, pędzimy dalej. Uważamy na małe węże, aby nas nie pokąsały. I dotarliśmy do ciekawego pomieszczenia, w którym jest kolejna skrzyneczka. To już chyba trzecia taka, którą znaleźliśmy. Nic innego chyba w tym miejscu nie ma. Zbadamy ją. Otworzymy. I co mamy w środku? Dokładnie, drugą część emblematu. Oraz fotografię rodzinną. Coś jest napisane z tyłu. Innymi słowy o wirusie. Typ A. Typ B. Strasznie dużo jak może być zmieszczonych informacji na takiej zwykłej fotografii. Ale od razu wam podpowiem, że to jest pokój, w którym mieszka właśnie Liza. Czyli to monstrum, które przed chwilą spotkaliśmy. I co my tu mamy? Tu mamy chyba niebieską roślinkę. Oczywiście. Zabierzemy wszystko, co możemy. A możemy zabrać wszystko stąd. Dobra. Ruszamy dalej. Tym razem w drugą stronę odbijamy. Jest drabinka. I wyjdziemy w miejscu, które już kiedyś odwiedzaliśmy. Zapewne się zdziwicie, co to za miejsce. Tadam! To miejsce, gdzie zdobywaliśmy pierwszą korbę. Zejście było przykryte pokrywą i nie wiedzieliśmy, że tam da się zejść. No, tym razem dobrze o tym wiemy. Na szczęście jest skrzynka od razu. Mamy kolejną o Jezu, kolejną super roślinkę, kolejny super proszek. Zbieramy to również. Łączymy ze sobą, voila. Wychodzi nam pełny emblemat. Niech no spojrzę. Okej, myślę, że
tak wyposażeni, możemy wracać. O ile dobrze pamiętacie, tutaj w łeb Chris dostał od Lizy. Na szczęście nic poważniejszego nam się nie stało. No i teraz musimy przebyć całą drogę powrotną przez las. Z powrotem do posiadłości. O, słyszymy nasze ukochane trupy. Dlatego przemieszczamy się w miarę ostrożnie. No. I połowa drogi za nami. Teraz będziemy musieli chyba manewrować między zombiakami. Tak, dokładnie, których ostatnio tu nie było. No, na szczęście między jednym tylko. Ale dosyć łatwo było go wyminąć za plecami. Od prawej strony, ponieważ od lewej mógłby nas dorwać. Okej, w takim wypadku jesteśmy w miejscu, no jesteśmy z powrotem w posiadłości, będziemy mogli od razu zabrać emblemat drugi, ponieważ do ogrodu już nie będziemy również wracali. Dokładnie. Zabieramy drugi emblemat. Drzwi się nam zamknęły za plecami, ale nic nie szkodzi, tak jak mówiłem, już tam nie wracamy. Definitywnie będziemy opuszczali już posiadłość, już nie będziemy w ogóle do niej wracali. Najlepiej będzie dostać się do głównego holu, ponieważ tam musimy się dostać. Musimy dostać się do głównego holu przez cmentarz. Będzie najszybciej. I najbezpieczniej oczywiście. Coś sprawdzę jeszcze tylko. Ponieważ mi się wydaje, albo tu... O, właśnie. Da się jeszcze znaleźć amunicję. Całkowicie mi wypadła ona z głowy. Na szczęście sobie przypomniałem. No i jesteśmy w głównym holu. Dokąd musimy iść teraz w takim wypadku? Musimy zejść pod schody. Gdzie jeszcze mnie ani razu nie było. No właśnie, to brzmiało jak Liza. Ale musimy tak czy inaczej tam wejść. I w tym miejscu musimy użyć dwóch emblematów, obu. Drzwi stoją otworem. Otwieramy. No
Na szczęście tu mamy skrzyneczkę. Nie zapominamy, teraz musimy koniecznie wziąć ze sobą dwa medaliony. Tej amunicji nie chowamy, może się przydać. Schodzimy coraz niżej. O, i są drzwi. Coraz niżej. No. Nim zejdziemy, przeszukam to miejsce z tyłu, ale tu chyba nic nie ma, żadnej amunicji. I schodzimy po drabinie jeszcze niżej. No i tu powinniśmy spotkać. O, dokładnie. Kapitana Weskera. I jest oczywiście Liza. Najprostszym sposobem na jej pokonanie jest zrzucenie tych kamieni w dół. Tylko trzeba uważać. Można pomóc troszkę kapitanowi Weskerowi. O, ale dostał niestety. Nic się nie stanie, jak on spadnie. On i tak przeżyje. O kurde. No skacz do mnie. Miałaś skoczyć do mnie. Co ty robisz? Aj, szybciej, Chris, zrzucaj ten głaz. No, udało się. No właśnie, o ile się nie mylę, to był grób matki Lizy. I mamy kolejną rodzinną fotografię. Do mojej Lizy. Oczywiście nie chcę mi się tego już wam tłumaczyć. Możecie sami sobie przeczytać i przetłumaczyć. Macie taką moc zatrzymywania YouTube'a, a ja nie chcę po prostu tracić i marnować czasu na tłumaczenie. Okej, to już chyba wszystko, tak? Ruszamy dalej. Jest winda, korzystamy z niej. Lizy już raczej nie spotkamy w tej grze. Mamy duże wrota, które są oczywiście zamknięte i w żaden sposób nie da się ich otworzyć, ale mamy piękną, nie wiem jak to nazwać, sadzawkę. Można tak nazwać. Dobra. I tu są dwa miejsca. O, jak widzimy, miejsce na emblemat orła, czyli na złoty. I po drugiej stronie jest miejsce na emblemat lwa, czyli srebrny.
ten oto sposób otwarło nam się kolejne przejście ukryte, ale co się tam kryje na dole, dowiecie się w następnym odcinku. Dużymi krokami zbliżamy się do końca gry, ponieważ na dole jest już taki ostatni etap, można powiedzieć. Tak więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie film, a ja się żegnam, do usłyszenia w następnych odcinkach, moi mili, hej!